Przebudowa i gruntowny remont ulicy Lipowej kosztowały gminę ponad 2,5 miliona złotych. Białośliwie dostało na to prawie 2 miliony z Polskiego Ładu. Gdy budowlańcy dotarli do drzew, zaczęły się problemy i szereg konsultacji. Po licznych konsultacjach z dendrologami, z RDOŚ-iem, z leśnikiem zapadła decyzja, że spróbujemy dokonać ponownych badań. Przebadaliśmy te drzewa. Okazało się, że nie ma szansy na uratowanie ich i ich stan nie dawał żadnej realnej szansy na to, aby można było je uratować i w perspektywie kilku lat, taką dostaliśmy opinię, większość z tych drzew zostałaby niestety, ale w sposób samoistny uległaby uszkodzeniu i zniszczeniu. To tłumaczenie część mieszkańców przekonało, a części nie, co widać zarówno w internecie, jak i na ulicach. Nie przekonuje, no bo drzewa chore, to potem można czekać, a rzeczywiście bardzo się będzie widać, że jest chore, bo to nie było widać, że jest chore, nie? Także niestety Lipowa już się nie może nazywać Lipową, nie? Bo tam nie ma żadnej lipy. I dobrze to zrobili, panie, chyba, bo to jak to wyglądało? Zrobili te, a przecież korzenie... Zielone światło dla inwestycji wydała również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jej pracownicy pojawili się na miejscu już po rozpoczęciu prac. Już częściowo inwestycja była wykonana. Drzewa, też stwierdziliśmy, drzewa na skutek jakby usunięcia starego chodnika straciły też część tego systemu korzeniowego, jakby nie rokowały szans na przeżycie. Te działania były zgodne z tym projektem, który został nam przesłany, z tym projektem budowlanym. No i też tutaj wykonawca zaplanował wykonanie nasadzeń zastępczych. Czyli w kontekście tej inwestycji mógł pojawić się dylemat. Nowa droga czy stare drzewa? W gminie wybrano to pierwsze. Wójt już zapowiedział, że w ramach rekompensaty na Lipowej gmina zasadzi 13 lip, a na znajdującej się obok ulicy Dworcowej kolejnych 26.